Moi drodzy, patrolujemy ulicę Loret de Mar w celu ostatnich wywiadów. Jest pan Janusz, proszę bardzo, udało się. Panie Janku, dobry wieczór, późno już. Dobry wieczór, dobry wieczór. Udało się dotrwać do końca turnusu. Tu nie ma problemu, żeby Loret dotrwać do końca turnusu. To są bardzo spokojne turnusy. Wszystkich bardzo tu chętnie zapraszam, chociaż w serduchu zawsze Bułgaria. Jak tam grupa finalnie, jak się okazała? Bardzo dobrze, nie ma problemów. Cicho, spokojnie. Nikt nic nie odwalił? Nie, takich rzeczy to nie tutaj. Trzeba mieć dobre podejście i doświadczenie, prawda? No, ten 30 parę turnusów z firmą To Go To, to chyba robi swoje. A jak kluby? Lepsze Bułgaria czy Hiszpania? Pana zdania oczywiście. Znaczy, to nie ja się bawię w klubach, ja się bawiłem 35 lat temu. Ale no, całkiem inny mental, całkiem inny vibe, więc jedni wolą Magdę, drudzy Mariole. Jeden mamę, drugi teściową, więc trudno mi określić, gdzie jest lepiej. Tu i tu jest fajnie, ale inaczej. Okej, no a może po prostu gdzie więcej osób w tym sezonie, na ten moment, jak był pan świeżo z Bułgarii, teraz Hiszpania, jak to wygląda? Gdzie więcej osób? No tu jest więcej turystów, jeżeli chodzi o różnorodność międzynarodową. W Bułgarii to wygląda troszeczkę inaczej, ale chyba tu jest więcej, tu jest dużo więcej ludzi. I rozumiem, że jeszcze w Bułgarii będzie można pana w tym roku spotkać, tak? Tak, zapraszam serdecznie do Złotych Piasków. Super. Coś, jakieś może pozdrowienia, jakieś słowo dobre na dobranoc? Niech Hesa będzie z wami. Piątka. Dobra.